어, 이거 봐. Cześć, siemanko, z tej strony Kuba Grittner z kanału Cykloza, a dzisiaj dobra. Zapraszam Was na odcinek z Magórki. Siemanko, jesteśmy dzisiaj na Magórce. Uff, jest ciepło. Pierwszy przejazd. Krysią na rozgrzewkę. Dobra. Teraz chwilku chcę przejechać. Turędy tu, kurde, zapomniałem. Pokażę Wam tylko urywki z tej trasy. Jeśli chcielibyście zobaczyć cały przejazd, zapraszam do wcześniejszego nagrania, link będzie w opisie. W porównaniu do ostatniego wyjazdu, trasa na suchej nawierzchni zdecydowanie zmieniła swoje oblicze. Można w końcu puścić heble i złapać trochę przyczepności. Będę była kompresja. Ale to jest łatwiejsze w porównaniu do tego, jak było bagno. Można właściwie wybrać dowolną linię i trzyma. Zdecydowanie szybciej, zdecydowanie płynniej. W sumie trzeci raz, ale potem teraz się po prostu zsucham w końcu. Elegancko dropik. Nie. Zdecydowanie nie umiem w ciasne zakręty. To chyba coś, nad czym muszę pracować. Tu była jedna ścianka. Tam była druga. O. Pan zaczął wycinać drzewa w najszybszym fragmencie trasy i udało mi się wyhamować dosłownie w ostatnim momencie. Idziemy teraz TW Plusa. Przechodząc do kolejnej traski, zajrzymy teraz na TW Plusa, czyli trasę, którą w sumie trochę nieświadomie już jechałem podczas zawodów Enduro Trails, a chciałem ją powtórzyć, od tego czasu nie miałem jakoś okazji, więc dopiero teraz się udało. I tak, na TW Plusa jak chcecie jechać, to tutaj prosto. W lewo jest oczywiście Krysia, to już wcześniej pokazywałem. Prosto TW Plus. Już nie pamiętam za bardzo tej trasy, więc trochę blind. Pamiętam, że tu było na początku wolniej trochę po tej właśnie ściółce. Tu gdzie? Kurde, nie pamiętam. Okej, kawałek dalej. Na Trailforce pokazało mi, że ta trasa gdzieś tam, gdy w dacie przelatuje. Ja nie chcę mi się szukać wjazdu po prostu. O. Mamy. Dobra, zaraz koło drzewa, które ma oznakowanie szlaków. Tutaj, dobra. Ale ściąłem. Nieładnie. Co?
tropik. No spoko, dowalnie cię. Nice. Nie otworzyłem zakrętu, źle dla mnie i ściąłem za bardzo, też źle dla mnie. O, o kurde, tu mnie trochę, powiem, że było szybciej. Dobra, chwila, stop. Pit stop. K***a. Chyba tutaj prosto. Nie, ten road gapping nie jest dla mnie do zrobienia, bo zaraz potem jest taki nieprzyjemny zakręt. Chyba tak. Będę, że było trochę bardziej stromo. Dobra. Moje palce. Szeroko w zakręt. Dobra, udało się wejść. Była taka luźna kładka. Okej. O kurde. Dobra, tył. Puk. Na heblu. Dobra. Udało się. O, fajna stroma sekcja. No, nie tak to zapamiętałem w sumie. Pamiętałem, że tu nie było aż tak stromo, a jednak jest trochę nachylenia. Ale tak w miarę łatwo, że da się zjechać. Chyba, że to jest jakiś... Chyba, że ja już nie jestem na TW Plusie, bo już nie wiem. Się pogubiłem samemu, tu jest tego tyle. Oj nie. Pyk, 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 pyk. Tego fragmentu w ogóle już nie kojarzę, szczerze. A, dobra. Tu będzie dropping zaraz. Pamiętam. Tu jest objazd. On nie jest duży, więc tu naprawdę nie trzeba dużo prędkości. Pokażę wam, jak to z boku wygląda może. W ten sposób. No nie jest to mega duże, myślę, że jest nawet jakieś takie w miarę lądowanie. Jakbym puścił heble, to to zrobię.
mam nadzieję. Pamiętam, że tutaj wcześniej skręcałem, gdzieś tu i potem tam, na ten mostek. Bo chyba dzisiaj szeroko tego brać nie ma sensu, zerknijmy zresztą. No nie, tu jest wypukane. Dokładnie w tamten spocik, o, gdzie się zaczyna błoto. Czyli tu na Heblu spokojnie zawrócić tu, gdzie się zaczyna błoto. No i potem już prosto przed mostek. Rozsługuje tego walność, tego dropa, nie wydaje się jakiś mega spory, tego przelotu tam nie ma dużo, jest duża wysokość, więc powinno na średniej prędkości to ścisnąć. Pytanie tylko, że czy dam radę jakoś logicznie na niego najechać. I co, i próbujemy walić. Dobra, nice. Ale trochę krzywo najechałem. Teraz druga przeszkoda. Ścianka. O k***a. A, jest. Nice. Progres. Na spokojnie, żeby się tu nie wydupić. Pamiętam, że tu się wydupiłem ostatnim razem. Dobra. I to było tutaj. A, nie płynnie. Nie wiem, czy nie wjechałem jakąś odnogę. Pewnie tego jest pełno tutaj. Wiem, że tu nie można popuścić heble. Ale tego nie kojarzę. A, tu się wyjebałem, pamiętam. Tak było. Nie zmyślam. I tu był koniec. W tle będzie lecieć nagranie z zawodów Enduro Trails, będziecie mogli porównać progres, jaki udało mi się zrobić wtedy, a dzisiaj. Natomiast parę słów o samej trasie. Moim zdaniem jest trasa trudniejsza, zdecydowanie trudniejsza od Kryści i trudniejsza od boksera czwórki oraz boksera trójki. Chociaż moim zdaniem TW Plus jest lepszą trasą od tych pozostałych. Jest szybszy, jest bardziej flowowy, nie trzeba tyle korbić. Co prawda ta ścianka jest dosyć wymagająca, bo jednak trzeba przełamać się do jakichś takich bardziej stromych elementów. Ta kładka na końcu też nie jest zbyt szeroka. No, natomiast cała reszta uważam, że jest jakoś mniej lub bardziej do zjechania na Heblu i myślę, że każdy, kto trochę więcej ogarnia, to powinien przejechać sobie na spokojnie tą trasę. Ale jednak na pierwszą przygodę na Magórce proponuję najpierw zjechać Krysię, bo jest to najłatwiejsza trasa z tych wszystkich. Potem boksera czwórkę, a potem może pokusić się o boksera trójkę, bądź wtedy TW Plusa, no bo to już są w miarę porównywalne trasy. A co do reszty tras, sukcesywnie będą się one pojawiać na kanale.
Ten odcinek początkowo miał jeszcze zawierać trasę Twixter i Boxer 3, natomiast wyszedł on już chyba dosyć długi i uznałem, że wrzucanie kolejnych dwóch pełnych tras wydłużyłoby go co najmniej do 20 minut, jeśli nie więcej, więc chyba nie ma sensu robić aż tak długiego odcinka. Podzielę go na dwie części, kolejna część powinna być za 2 tygodnie, a w następnym tygodniu, jeśli uda mi się zdążyć, to powinno być nagranie z Szczędzielni znowu, tym razem z Borsuka oraz z trasy Bystra. No Bystra to już co prawda nie Szczędzielnia, no ale nadal Enduro Trails. Jeśli spodobało wam się dzisiejsze nagranie, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować tego kanału. W opisie oprócz wspomnianego już linku do trasy Krysia pojawi się także link do playlisty z trasami na Makurce. Zachęcam także do wbijania na Instagrama oraz Facebooka. Linki do tych stron zawsze znajdą się w opisie filmu, więc możecie tam zajrzeć. A tymczasem ja się będę z wami żegnać. Pamiętajcie, łapcie zajawkę, wskakujcie na rower. Na razie!